w swoim wystąpieniu skupię się nie na całej humanistyce cyfrowej, o tym między innymi już mówiliśmy, zresztą jakby ten problem ciągle żyje. Osoby zainteresowane odsyłam do książki Zwrot cyfrowy w humanistyce, którą kilka lat temu wydaliśmy, która była owocem pierwszej konferencji naukowej na ten temat w Polsce. Natomiast tutaj chciałbym się skupić na nowej nauce sieci jako pewnej metodzie badawczej współcześnie wykorzystywanej przez humanistykę cyfrową. Swoje wystąpienie chciałbym podzielić na trzy części. To znaczy w pierwszej części, może w formie takiej dość przyspieszonej, chciałbym skupić się, pokazać podstawowe kategorie badawcze nowej nauki sieci, opowiedzieć w skrócie naprawdę telegraficznym jej historię, skupiając się na takich kamieniach milowych tej dziedziny, a następnie przejść do konkretnych adaptacji, czyli tego, czym ta nowa nauka sieci jest dzisiaj i jak jest wykorzystywana w badaniach humanistycznych i w badaniach społecznych. Tutaj definicja, jak można określić nową naukę sieci, czy w ogóle naukę sieci. Ted Levis w Network Science Theory and Practice mówi: nauka sieci jest to analiza teoretycznych podstaw, struktur sieciowych oraz dynamicznych zachowań i aplikacji sieci wykorzystywanych w różnych subdyscyplinach. Tutaj warto zauważyć, że nowa nauka sieci nie jest jakoś w sensu stricte powiązana tylko i wyłącznie z humanistyką czy z naukami społecznymi, ale tą samą metodologię, te same koncepcje i te same metody stosuje zarówno fizyka, badania przejść fazowych, nauki o życiu, biologia, prawda, badanie genomu. O, przepraszam. Jakimi podstawowymi kategoriami badań nad siecią są oczywiście węzły, tak? Te węzły w zależności od tego, co badamy, mogą przybierać różny charakter. Jeżeli badamy ludzi, jeżeli badamy społeczeństwo, są to oczywiście ludzie. Jeżeli badamy komputery czy serwery, są to serwery. Jeżeli badamy elektrownie i przesył na przykład mocy między elektrowniami, to będą oczywiście elektrownie i tak dalej, i tak dalej. Istotnym warunkiem tego, żeby w ogóle zaistniała sieć, są połączenia między węzłami. W nomenklaturze teorii sieci nazywane krawędziami mogą to być interakcje międzyludzkie, sieci przesyłowe, połączenia między serwerami i tak dalej. Oczywiście kilka krawędzi tworzy większe połączenie określane mianem ścieżki. Możemy również badać stopień węzła, czyli na przykład jak dużo przyjaciół ma Jaś, tak? Z jak dużą ilością ludzi nawiązuje interakcje. No i jednym z takich kluczowych elementów w nauce sieci, czy właściwie nawet nazwą dla samej sieci, jest komponent, tak? Sama sieć, na przykład wszyscy Polacy, są pewnym komponentem, są pewną siecią relacji, prawda? Są pewną grupą społeczną połączoną w różny sposób, tak? Różnymi relacjami, ale w samej sieci możemy wyodrębnić również pomniejsze komponenty. Możemy również badać tranzytywność węzła, może nie będę w to wchodził. Oczywiście są różne typy sieci, tutaj tylko przykład jednej z typologii sieci nieukierunkowanej, gdzie właściwie nie jest ważne, kto w jakiej kolejności z kim się łączy, i sieci ukierunkowanej, gdzie ważne jest kto z kim, kto do kogo na przykład mówi i tak dalej, kto do kogo się zwraca, prawda? I jeżeli chodzi o etapy w ogóle rozwoju nowej nauki sieci, to możemy tutaj wyodrębnić takie trzy charakterystyczne stadia. Pierwsze stadium to jest stadium matematyczne i właściwie można powiedzieć, że nowa nauka sieci, czy nauka sieci jako taka, wyrasta z teorii grafów. Pierwszym takim badaczem, który podjął tą tematykę, był Leonhard Euler, szwajcarski matematyk, który stworzył tak naprawdę teorię grafów, rozważając problem tak zwanych mostów królewieckich, tak? W Królewcu część miasta, jak Państwo widzą, była położona w tamtych czasach na wyspie, było 7 mostów. No i pojawił się problem matematyczny, czy można przejść kolejno przez wszystkie mosty, tak żeby każdy przekroczyć tylko raz i wrócić do miejsca, z którego się wyruszył. I Euler podjął się tego problemu i efektem był początek tak naprawdę teorii grafów i graf Eulera, czyli sformułowanie pierwszego prawa, no dzisiaj można powiedzieć również nauki sieci, czyli
można to sformułować w ten sposób, że graf można opisać linią ciągłą w taki sposób, by każda krawędź tego grafu była obwiedziona tylko raz, co możliwe jest tylko wtedy, gdy liczba wierzchołków tego grafu, w których spotyka się nieparzysta liczba krawędzi, wynosi 0 lub 2. I praktycznie przez 150 lat nowa nauka sieci w gruncie rzeczy dotyczyła głównie matematyki. Taką pierwszą zmianą, czy pierwszym zastosowaniem tego typu badań w naukach społecznych był słynny eksperyment psychologa społecznego Stanleya Milgrama, który zadał sobie pytanie, czy ile pośredników, tak, ile osób znajduje się pomiędzy dwoma przypadkowo wylosowanymi z danej populacji osobami, tak? Czyli losujemy sobie na przykład Jana Kowalskiego z Lublina i, nie wiem, Marię Nowak z Gdańska, te osoby się nie znają i pojawia się pytanie, ile, czy mają wspólnych znajomych, tak? Czy w jakiś sposób kierując się kolejnymi stadiami, tak, wykorzystując, że tak powiem, swoje relacje społeczne, mogą się jakoś ze sobą skomunikować. No, teza Milgrama była taka, że między każdą osobą na pewno będzie co najmniej 100 pośredników, tak? No i tutaj zaskoczenie, bo badania pokazały, właśnie to tutaj ten słynny eksperyment pokazał, że dokładnie między jedną a drugą osobą przypadkowo wylosowaną z danej populacji jest około 6 stopni oddalenia, tak? Czyli od dowolnej innej osoby na świecie, na przykład mnie od prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, dzieli dokładnie 6 osób. Milgram to oczywiście udowodnił jeszcze w czasach, kiedy nie posługiwano się komputerami, wykorzystał do tego pocztę. Tutaj ten eksperyment jest opisany. I pojawiło się tutaj, w ten sposób zostało sformułowane kolejne prawo sieci. Prawo określane również koncepcją małego świata lub 6 stopniami oddalenia. Czyli idea, która mówi, że nawet w wielkich sieciach, w których występują miliardy węzłów, jeden węzeł od drugiego dzieli zaledwie kilka stopni. Czyli 6 osób dzieli mnie potencjalnie od Baracka Obamy. Jak to jest możliwe? No, wygląda to mniej więcej tak. Jeżeli mam swoich znajomych, to moi znajomi mają też znajomych, tak? Czyli przeciętnie patrząc z perspektywy Facebooka, jeżeli mam, nie wiem, 200 znajomych, każdy z moich znajomych ma 200 znajomych, to już w drugim stopniu uzyskujemy 200 razy 200, tak? W trzecim stopniu to już jest kilkaset milionów osób. No i praktycznie w kolejnych stopniach potencjalnie mamy dostęp do całej populacji. Dzisiaj tutaj warto też wspomnieć o chyba jednej z pierwszych książek na ten temat, na temat właśnie wykorzystania sieci Listiakisa i Fowlera. Psychologia społeczna nadal z tej koncepcji korzysta. Pojawiają się nowe idee, na przykład idea zasięgu pozadiadetycznego, czyli analiza tego, jak się zjawiska rozprzestrzeniają w sieciach, tak? Analiza, czy też fenomen 3 stopni wpływu. Tutaj między innymi Listiakis i Fowler dowodnili, że na nasze nastroje mogą wpływać osoby, których zupełnie nie znamy, tak? Jeżeli mojemu znajomemu umrze babcia, której ja nie znam, mój znajomy, z którym ja jestem związany, jest mocno przybity, to też to wpływa na mój nastrój. Ja też zaczynam jakoś mu współczuć, tak? Czyli w sieciach zaczynają roznosić się, rozprzestrzeniać się nie tylko informacje, ale również emocje. No i oczywiście analiza silnych i słabych więzi, to już badania socjologiczne Marka Granovetera, przeprowadzone w latach 70. Granoveter zastanawiał się, skąd ludzie dowiadują się na temat nowych idei, na temat nowych informacji, tak? I zaczął badać ludzi, którzy poszukują pracy. I paradoksalnie, wbrew powszechnym przekonaniom, że pracę można zyskać dzięki znajomościom, okazywało się, że najczęściej ludzie o tym, skąd, znaczy o informacji na temat tego, gdzie można znaleźć pracę, dostawali od osób praktycznie obcych, od tak zwanych znajomych, od osób, z którymi nie utrzymywali stałych, silnych więzi. Co Granovetter między innymi tłumaczył tym, że silne więzi tworzą tak zwane klastry, a w klastrach cyrkulują te same informacje. Czyli my wiemy to samo. Natomiast słabe więzi, właśnie takie więzi ze znajomymi, na cześć, tak, których spotykam raz na jakiś czas, pozwalają mi dotrzeć do innych klastrów, w których cyrkulują inne informacje, prawda? Stąd właśnie ta koncepcja siły słabych więzi. Że te słabe więzi, których nie podtrzymuje, które nie są takie silne, również mają swoją siłę, bo przekazują informacje z klastra społecznego do
klasy. No i współczesne badania nad siecią rozpoczyna okres analiz sieci, tak zwanych sieci bezklasowych. Zauważono tutaj, że w takich sieciach znajdują się silniejsze węzły i słabsze węzły. Tutaj można przywołać m.in. LinkedIn, no, tak naprawdę pionierską książkę nowej nauki sieci Alberta Laszlo-Barabasiego, fizyka, ale bardzo przystępnie napisano, także również polecam. Natomiast współcześnie nowa nauka sieci koncentruje się na badaniu struktur sieci, wyłaniania się sieci, dynamizmu sieci, autonomii sieci, typologii sieci, siły węzłów, stabilności itd. Także jest to bardzo konkretna, zmatematyzowana metodologia, którą również możemy dzisiaj wykorzystywać i de facto, żyjąc w społeczeństwie sieciowym, niejako jesteśmy na to skazani. Tutaj przechodzę już do tej części z przykładami. Możemy zaobserwować wizualizację, która przedstawia nam mapę internetu. Jeżeli uda mi się wejść do sieci, to może nawet Państwu pokażę ją na żywo. Okay. Proszę Państwa, moim zdaniem to pokazuje, jak silna i efektowna może być wizualizacja. To, co widzimy, jest całym internetem. Wszystkie strony, jeżeli bym zoomował, są tutaj opisane. Im większy węzeł, tym jest to większa strona, tak? Czyli te największe węzły, które tutaj widzimy, to są Google, to jest Yahoo i tak dalej. Natomiast nie bez znaczenia jest tu również kolor, tak? Bo kolor nam pokazuje konkretne regiony, czyli konkretną narodowość, prawda? Czyli ten taki błękitny kolor to jest język angielski, tak? Fioletowy, no musiałbym zoomować, nie mam niestety myszki, nie chcę tutaj... A, nie uda się w inny sposób niestety. Pokazuje nam konkretne państwa. Jeżeli byśmy próbowali uchwycić ten fenomen za pomocą tekstu, to byłoby niemożliwe. Bo jeżeli byśmy tylko wymienili nazwy stron, których są miliardy, setki miliardów nawet, jeżeli wziąć pod uwagę to, że często te strony są automatycznie tworzone i tak dalej, to uzyskalibyśmy taki spis stron, których nie bylibyśmy w stanie przeczytać. Czyli nie da się inaczej przedstawić internetu, niż za pomocą właśnie sieci połączeń. Prawda? Tak jak widzimy to na tej wizualizacji. Czyli galaktyka sieci, w której dzisiaj toczy się nasze życie i przez którą toczy się również nasze życie. Ale nie tylko badania nad siecią są dzisiaj istotne, bo w 2004 roku wyszła książka literaturoznawcy Franka Morettiego, Graphs, Maps, Trees, która proponuje, czy też postuluje koncepcję distance reading, tak? W przeciwieństwie do close reading, bliskiego czytania, Moretti stwierdza, że bardzo dużo ciekawych informacji możemy znaleźć właśnie za pomocą analizy literaturze, możemy znaleźć właśnie za pomocą analizy sieci, właśnie za pomocą badania relacji, analiz geograficznych i tak dalej. To jeszcze nie jest humanistyka cyfrowa, ale to już jest zapowiedź pewnego kierunku analiz, który już dzisiaj się rozwija. I tutaj mamy na przykład w formie sieci przedstawioną sieć relacji bohaterów w Iliadzie, tak? Czyli kto z kim się komunikuje, jakie relacje tutaj zachodzą, prawda? Czyli utwór literacki przedstawiony za pomocą sieci, którą możemy analizować, tak? którą możemy obserwować. Jest to pewna struktura, którą możemy również porównywać z innymi sieciami, tak? Z innych utworów literackich. Tutaj bardziej współczesny przykład analiz również literaturoznawczych, wizualizacja relacji między charakterami powieści Ulises, tak? Wykonana przez Amandę Visconti. Tutaj już mamy sieć ukierunkowaną. Tak? Im grubsza linia, im grubsza krawędź, tym oczywiście te interakcje są częstsze, tak? Czyli możemy zaobserwować na tej wizualizacji, które postacie z tej powieści częściej się komunikowały ze sobą, tak? Między którymi postaciami zachodziły częściej określone interakcje. No i badania językoznawcze, tutaj również ciekawa aplikacja, nie wiem, czy mi się uda uruchomić. O, uda się. Która bada tekst, ale bada tekst właśnie za pomocą sieci. To znaczy w okienku po lewej stronie wklejamy sobie dowolny tekst, akurat tutaj mamy tekst języka angielskiego, a w okienku po prawej stronie mamy zwizualizowany ten tekst na takiej zasadzie, że im częściej dane słowo łączy się z danym innym słowem, tym jest większy, tak? Czyli możemy wyłapywać nie tylko częstotliwość pojawiania się słów, co mamy w tradycyjnej wizualizacji tekstów, ale też pewnych związków i relacji, które między wyrazami powstają, prawda? Czyli
tekst, który zrywa jak gdyby z linearnością tekstu, a przedstawia istniejące w nim relacje w formie właśnie sieci. To może być zabawą, jeżeli wrzucamy tekst jednostronicowy, ale jeżeli wrzucimy całą Biblię, tak? I zobaczymy, jakie słowa najczęściej łączą się z jakimi innymi słowami, albo jakie słowa najczęściej w ogóle pojawia się, prawda? Takie analizy również jakby otwierały przed nami nowe horyzonty i nowe możliwości, prawda? Przepraszam, wracam do swojej wizualizacji. I tutaj klasyczny projekt historyczny, tak, żeby pokazać, że humanistyka cyfrowa to nie tylko właśnie badanie internetu, nie tylko literaturoznawstwo, ale klasyczny projekt tak naprawdę humanistyki cyfrowej, czyli Republika Listów, projekt stworzony przez historyków z Uniwersytetu Stanforda, gdzie wykorzystano z jednej strony wizualizację geograficzną, ale z drugiej strony również naukę sieci, analizując korespondencję między myślicielami oświecenia, tak? Czyli jak często i do kogo wpisywał Walter, prawda? Od razu mamy sieć, która nam pokazuje, jak idee oświecenia rozprzestrzeniały się po całej Europie. Tutaj oczywiście została stworzona cała aplikacja, ja pokazuję tylko pewien screenshot, tak? Zrzut ekranu, który pokazuje właśnie tą Republikę Listów, czyli właśnie tą sieć epistemologiczną, wymiany, prawda, myśli między wybitnymi myślicielami, między wybitnymi naukowcami tego okresu. I tutaj podobny pomysł wykorzystany do badania przemieszczania się ksiąg między bibliotekami w średniowieczu, prawda? Tutaj akurat pomysł stworzony, znaczy wizualizacja i badanie stworzone przez Mitcha Frasa. Też mamy wizualizację sieci, która pokazuje nam, z których bibliotek, do których bibliotek dane inkunabuły były przenoszone, tak, transportowane, jak one się rozprzestrzeniały na Europę. Czyli ogromna ilość informacji, których w żaden inny sposób nie moglibyśmy przedstawić. Co by mi dało opisanie, że najpierw jedna książka była w Londynie, a później powędrowała do Paryża, a później wróciła do Londynu, tak? Jakbym chciał opisać takie relacje, nikt by tego nie przeczytał. I żadnych informacji by nam to nie dostarczyło. Taka wizualizacja pozwala nam w nowy sposób spojrzeć na dane, których się nie dało przetworzyć za pomocą tekstu. Idąc dalej, możemy również w formie wizualizacji sieci i kilka wizualizacji tutaj Państwu przedstawię, również zanalizować historię filozofii. To jest o tyle ciekawe, że unikamy tutaj linearnego podejścia do historii, tak, że najpierw był Arystoteles, tak, później, nie wiem, Spinoza, Kant, Hegel i tak dalej. Tylko możemy spojrzeć na historię jako na byt, który właściwie funkcjonuje ponad historią, tak? Bo ja dzisiaj mogę się inspirować Kantem, mimo że żyję wiele lat po nim, tak? Ja dzisiaj mogę się inspirować, nie wiem, świętym Tomaszem z Akwinu, tak? I kontynuować filozofię w tym kierunku. I nowa nauka sieci właśnie takie relacje pozwala nam uchwycić, prawda? Czyli możemy stworzyć relacje, tutaj również wizualizacja stworzona za pomocą programu GIF, tak, całej historii filozofii, tak? Czyli im częściej dany filozof był cytowany przez innych filozofów, tym ten węzeł jest większy, tak? Czyli widzimy, kto jest najczęściej cytowanym filozofem, tak? Przez innych filozofów. Ewidentnie, prawda, tutaj wielkość i węzłów, i nazwisk pokazuje, kto jest kim, tak, w filozofii. Tutaj zbliżenie, to oczywiście jest ta sama wizualizacja, tylko zoomowana, tak? Głębić się w te sieci, bardziej precyzyjnie je analizować. To również bardzo ciekawy projekt pokazujący, jak nowa nauka sieci może być wykorzystywana przez historię sztuki. To jest projekt stworzony przez Museum of Modern Art w Nowym Jorku, który pokazuje w formie sieci, jak wzajemnie wpływają na siebie artyści tworzący obrazy abstrakcyjne. Tak? Czyli jak została wynaleziona abstrakcja, prawda? Zanim się wczyta, to pozwolę sobie tutaj przytoczyć ten cytat. Abstrakcja nie była wytworem samotnego geniuszu, ale produktem sieciowego myślenia, idei przemieszczających się przez węzły artystów i intelektualistów pracujących z wykorzystaniem różnych mediów i często odległych od siebie miejsca, prawda? I mamy wizualizację, która w interaktywny sposób pokazuje nam, jak te idee rozprzestrzeniały się, tak? Którzy artyści na siebie wzajemnie wpływają, tak? Widzę, że już kończy mi się czas powoli, więc będę przyspieszał. Tutaj wykorzystanie wizualizacji sieci do analiz filmowych,
to może pominę badania kultury popularnej, ale chciałbym jeszcze powiedzieć w kilku słowach właśnie na przykład o analizie remiksu wykonanej właśnie przez moich studentów. Remiksy, jak wiemy, są utworami stworzonymi z innych utworów, prawda? Czyli utwór muzyczny, który składa się z 30 sampli pochodzących z różnych utworów, z różnych wytworów muzycznych. I tutaj właśnie też widać, jak doskonale pasuje analiza sieci do badań właśnie takich współczesnych wytworów. Tak? Dokładnie możemy przeanalizować, którzy artyści są samplowani, jaki rodzaj muzyki reprezentują, jakie najczęściej sample pojawiają się w wytworach, w tym wypadku DJ-a Gertog. Tu już sobie może przyspieszę trochę, bo rozumiem, że mam przyspieszać. Tak? To są moje badania nad Facebookiem, nad wizualizacją sieci na Facebooku, czyli kto z kim dyskutuje. Oczywiście tutaj można dzisiaj mieć dostęp nawet do konkretnych nazwisk. Tutaj wizualizacja portalu Obywatele Nauki, wizualizacja Centrum Cyfrowego, możemy wyciągać takie dane, kto z kim dyskutuje, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną i tak dalej, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Na zakończenie ostatnie badania, które dosłownie miesiąc temu były przeprowadzone w Uniwersytecie University College w Dublinie. Tutaj analizowano kwestie dotyczące konfliktów w Syrii. Tak? I analizując konta na Twitterze i na YouTubie, właśnie za pomocą nowej nauki sieci wyodrębniono konkretne klastry, konkretne grupy, które odpowiadają grupom politycznym. Czyli to również nam pokazuje, że jak gdyby nie ma już dzisiaj takiej rzeczywistości czystej, tak? która jest fizyczna i rzeczywistości cyfrowej, która jest wirtualna. Te rzeczywistości dzisiaj ze sobą w bardzo silny sposób wzajemnie przenikają się. I już w kilku słowach perspektywy i rozwój nowej nauki sieci. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć dwa cytaty, które moim zdaniem pokazują, dlaczego ta metodologia, dlaczego taki sposób badania kultury jest istotny. Pierwszy cytat z książki lubelskiego badacza, medioznawcy Piotra Celińskiego. Blisko miliard użytkowników portalu Facebook pozostawia na nim dane dotyczące swoich codziennych działań, obyczajów, relacji ze światem i z innymi. Odpowiednie analizy tych danych mogą zmienić nie tylko wiedzę o społeczeństwie, ale także skutecznie podważyć prymat nauki jako uprzywilejowanego dostawcy wiedzy i jej wiarygodnego generatora. Tutaj chodzi oczywiście o naukę w sensie akademickim. Jeżeli dysponujemy takimi danymi, no to schować się po prostu może socjologię. Znaczy to nam ewidentnie pokazuje, że prawdziwe badania nad społeczeństwem dzisiaj prowadzi Facebook, dzisiaj prowadzi Google, a nie katedry socjologii rozsiane na całym świecie, bo tradycyjna socjologia przy takich badaniach to jest zabawa w piaskownicy. I drugi projekt, który też pokazuje, dlaczego w taki sposób będzie się rozwijać, to oczywiście koncepcja, która już się pojawiła w badaniach czy w prezentacji profesora Radomskiego, a mianowicie idea kultury jako bazy danych. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie. Mamy dostęp do ogromnych ilości informacji zdigitalizowanych, zamieszczanych co sekundę. Wyobraźcie sobie Państwo, że co sekundę na YouTubie ląduje 24 godziny nowych filmów. Co sekundę. Jak można to badać w sposób tradycyjny? Jak można być filmoznawcą, medioznawcą, kiedy nie jesteśmy w stanie fizycznie nawet obejrzeć tych filmów? Jesteśmy niejako skazani na korzystanie z software'u, który pozwala nam w jakiś sposób przynajmniej wejrzeć w tą rzeczywistość, w jakiś sposób ją przybliżyć i do pewnego stopnia zrozumieć. I tutaj również nowa nauka sieci dostarcza takich narzędzi. Dziękuję za uwagę.
nie trzeba przedstawiać w zasadzie, ja zrobię to dla porządku. Pani profesor jest metodolożką, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, równolegle pracuje na Uniwersytecie Stanforda. Zajmuje się anglosaską teorią i metodologią historii i szerzej nauk humanistycznych. Jest autorką bardzo wielu publikacji, w tym książek takich jak Historia egzystencjalna, Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Historie niekonwencjonalne, Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, czy też mikrohistorie i bardzo, bardzo wielu zbiorówek, których była redaktorką. Pani profesor wygłosi referat pod tytułem Kierunki rozwoju strategii badawczych w historii najnowszych. Zapraszam. Bardzo dziękuję organizatorom za czas, który mi podarowano. Nie będę robiła wielkich wstępów, ale pozwalam sobie jako motto mojego wystąpienia przytoczyć słowa historyka, którego trudno podejrzewać o jakieś standardowe poglądy, czy to w kwestii uprawiania historii, czy też w kwestii światopoglądu jako takiego. Pan profesor Jan Kieniewicz powiedział, istotą powołania historyka jest patrzenie w przyszłość, a nie w przeszłość. Są to słowa, które zostały powtórzone niejako za frazą, która znalazła się w jego książce habilitacyjnej z 1976 roku. Od tej pory pan profesor poglądów nie zmienił. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że to, że zajmuje się także porównawczą teorią nauk humanistycznych i społecznych, pozwala mi na wskazywanie pewnych możliwych kierunków rozwoju badań nad przyszłością w przyszłości. Kwestię tę jednak, przepraszam to autoreklamy, dlaczego to robię, zaraz wyjaśnię. Kwestię tę poruszyłam w artykule Wiedza o przeszłości, perspektywy na przyszłość i dlatego też nie będę powielała tego, co tam napisała. Chciałam jednak powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło po 1989 roku, to muszę powiedzieć, że zmieniło się chociażby to, że kwartalnik historyczny, w końcu nie czasopismo, również bardzo awangardowe, zleciło mi napisanie tego tekstu. I myślę, że to jest bardzo dobry objaw, ponieważ to świadczy o tym, że historycy, ci przynajmniej, którzy czytają szerzej, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że postmodernizm to był nic, to był pikuś, przepraszam za to sformułowanie, wobec tego, co dzieje się w refleksji nad przyszłością w tej chwili. Tak jak obiecałam, nie mam zamiaru tutaj streszczać tego artykułu, powiem tylko, że wynikiem badań, które przeprowadziłam, a przeanalizowałam 1200 numerów 300 różnych czasopism wydawanych w latach 2010-2012 i napisanych w językach kongresowych, była taka oto teza, że mamy do czynienia w tej chwili z wyraźnymi wysiłkami zbudowania holistycznej i zintegrowanej oraz komplementarnej wiedzy, która połączyłaby humanistykę, nauki społeczne z naukami przyrodniczymi i z naukami o życiu oraz, co nowe, z różnymi rodzajami wiedz autochtonicznych. I to jest bardzo nowy proces. Jeżeli nam się wydaje, że to nie wpłynie na nasze rozumienie, jakby jak badać historię, to się mylimy. Dlatego, że w tej chwili na przykład te wprowadzanie do nauk humanistycznych i społecznych takich wątków biologicznych czy wywodzących się z kognitywistyki powoduje radykalną redefinicję relacji pomiędzy historią tak zwaną naturalną, a historią kultury i w ogóle redefiniuje to nasze rozumienie kultury jako takiej, ponieważ w tej chwili w ogóle odchodzi się od rozumienia kultury jako kultury, mówi się o kulturą naturze, a wkrótce pewnie wyłoni się jeszcze coś innego, uznając to za dychotomię absolutnie fałszywą. Następny wniosek z tych badań jest taki, że mamy do czynienia z pięcioma najbardziej dynamicznie rozwijającymi się subdyscyplinami badań historycznych, najbardziej dynamicznie rozwijającymi się. Ja wcale nie uważam, że one zdominują badania historyczne, ale one najbardziej dynamicznie rozwijają.
Jest to nowa historia imperialna, historia transnarodowa, badania pamięci dziedzictwa, oczywiście już w nowych kontekstach teoretycznych, historia środowiskowa i ekologiczna, historia posthumanistyczna i wielogatunkowa, biohistoria i neurohistoria. I to tyle na temat tego tekstu. Zawarłam w nim bardzo bogatą bibliografię, która mam nadzieję, że osoby zainteresowane tutaj naprowadzi na jakieś wątki, które mogą wykorzystać w swoich badaniach. Przypisano mi tytuł wystąpienia Kierunki rozwoju strategii badawczych w historii najnowszej, z którym miałam pewne problemy. Po pierwsze, sformułowanie takie zakłada, że mamy do czynienia z pewnym planowaniem badań w zakresie historii najnowszej, w którego tle stoją określone cele i uzależnione od nich metody badań oraz teoretyczne ramy interpretacyjne. Cele zatem, a nie problemy badawcze, są tutaj najważniejsze. W tym miejscu pojawia się więc pierwsza kwestia, którą warto rozważyć. Jakie to cele chcielibyśmy osiągnąć, projektując badania historii najnowszej? Kto ma je planować? Myślę, że jesteśmy w momencie, w którym wobec różnego rodzaju zmian, których doświadczamy, zmian w świecie zewnętrznym, także zmian w akademii, potrzebne jest zastanowienie się, spokojny namysł, być może wyznaczenie odmiennych niż dotychczasowe celów budowania wiedzy historycznej, w ogóle redefinicja rozumienia historii, a być może nawet, jak ciebie, chciałoby wielu przedstawicieli tzw. humanistyki autochtonicznej, porzucenie historii jako specyficznego podejścia do przeszłości, powstałego w kręgu kultury grecko-judeo-chrześcijańskiej, które stanowiło ich zdaniem narzędzie akulturacji, kolonizacji, scjentyfikacji i sekularyzacji wiedzy o przeszłości. Co to jest historia dziś zatem? Odpowiedź szukałabym przede wszystkim u historyków, a nie u teoretyków historii i zachęcam moich kolegów i koleżanki historyków do tego, żeby taką refleksję podjęli na podstawie własnych badań. Niekomfortowa sytuacja z nadanym mi odgórnie tytułem wystąpienia wiąże się także z tym, że w tle takiego wojskowego rozumienia zadania stoi przeświadczenie, że badaniami historycznymi kieruje, czy powinna kierować, określona polityka historyczna, której cele wyznacza zazwyczaj doraźna i dominująca polityka państwa wobec sąsiadów, mniejszości, dziedzictwa itd. Takim podejściem potwierdzamy jednak znane powiedzenie Michela Foucault, że historia jest dyskursem władzy, co w konsekwencji czyni z historyka urzędnika państwowego albo partyjnego ideologa. Zadam zatem pytanie, czy tak właśnie chcemy dzisiaj myśleć o budowaniu wiedzy historycznej? To jest jako o wiedzy sterowanej przez interesy władzy. Oczywiście ja mówię o różnego rodzaju władzy. Mówię o tej władzy, którą możemy uznać za opresjonującą, ale możemy mówić o władzy liberalizującej. Tak czy inaczej, nie negując i nie lekceważąc w żadnym razie wagi tego zagadnienia, mam jednak mieszane uczucia wobec determinizmu władzy, jeżeli chodzi o refleksję na temat budowania wiedzy historycznej. Proszę mi zatem pozwolić pójść innym tropem i nieco zdystansować się od dyskursu władzy i kwestii upolitycznienia tworzenia wiedzy historycznej. Szczerze mówiąc, badając od lat humanistykę zaangażowaną, czasami nazywaną nawet historiografią walczącą, jeżeli chodzi o historiografię tutaj w tym kontekście badaną, często przenika mnie nostalgia za humanistyką wyciszenia, która w spokoju bada, dogłębnie i krytycznie rozważa, kontempluje problemy badawcze i tworzy wiedzę w celu jej poszerzenia, zgłębienia i zrozumienia nurtujących współczesność problemów. Oczywiście, mówiąc te słowa, absolutnie nie głoszę idei bezwpływowej wiedzy. Ale chodzi mi o to, że nie wszyscy badacze są wojownikami i nie każda historia musi walczyć o sprawiedliwość społeczną. Z drugiej strony,
Występuje także przeciwko procesom umasowienia szkolnictwa, kapitalizacji akademii i jej zamianie przedsiębiorstwo nastawione na przekładające się na mierzalne wyniki profit. Opowiadam się tutaj za pewną strategią, która postępuje wbrew czasom. Wbrew czasom, w których żyjemy, a mianowicie za idealistyczną, bezinteresownością badań i za postawą bezinteresownego badacza. W kontekście prowadzonych tutaj rozważań bezinteresowność rozumiem jako pożądaną cnotę intelektualną historyka, który prowadząc badania nie kieruje się dobrem własnym, zyskiem, chodzi o materialny zysk czy robienie kariery, ale uprawia historię bez interesu. Opowiadam się tutaj za etosem historyka i za radykalną profesjonalizacją. Chciałabym podążyć etycznym tropem Karla Popera i jego idei nadrzędnej lojalności. Popper napisał tak: badacz ma być lojalny nie wobec swojego nauczyciela, ani wobec swoich kolegów, lecz wobec ludzkości. Dodałabym do tego zdania, że badacz powinien być też lojalny wobec siebie. To jest jedna z lekcji, którą wyniosłam od swojego jednego z mistrzów, Aidena White'a, który ciągle powtarza, że historyk musi być true to him or herself, czyli musi postępować zgodnie z własnym sumieniem. Jeszcze raz powtarzam, że hołdując podejściu podmiotowemu w badaniach historycznych, postępuje niejako wbrew czasom. Chce być godna czasów, w których żyje. W dalszej części referatu postaram się postawić zagadnienia strategii badawczych w historii najnowszej, zmieniając nieco perspektywę. Postaram się określić te strategie w kontekście dyskusji, które toczą się wokół nowego paradygmatu, określonego niezręcznie i roboczo jako humanistyka nieantropocentryczna i posteuropejska, aczkolwiek odnosząc je do specyfiki lokalnych, to jest polskich wymagań i oczekiwań. I w wystąpieniu tym, które podzieliłam na cztery części, wypowiem się tylko co do pierwszej części, mówię o idei partycypacyjnego tworzenia wiedzy historycznej, neutralizacji teorii konfliktu na rzecz teorii współpracy i współistnienia, historii potencjalnej i wzmacniającej oraz historii ratowniczej. Partycypacyjny model tworzenia wiedzy. Pierwszy proces, który należałoby wziąć pod uwagę, rozważając kierunki rozwoju strategii badawczej, zasadza się na obserwacji, że budowanie wiedzy historycznej powoli, co wszyscy obserwujemy, jak sądzę, aż skutecznie, wymyka się instytucjom do tej pory i w tym celu tworzonym. Coraz częściej wiedzę tę tworzą agendy instytucji, laboratoria badawcze, utworzone przy korporacjach, nie mówiąc już o różnego rodzaju placówkach artystycznych, muzeach itd. Coraz częściej też twórcami tej wiedzy nie są profesjonalni historycy. Mamy zatem do czynienia z rozpowszechnieniem się partycypacyjnego modelu tworzenia wiedzy historycznej, gdzie zawieszeniu ulega relacja między tym, co uznajemy za wiedzę naukową, a tym, co stanowi wiedzę popularną, czy nawet zdroworozsądkową. Jest to bardzo ciekawa tendencja ze względu na toczone obecnie na świecie dyskusje. Po latach panowania nauki jako dominującego sposobu organizacji wiedzy, wielu badaczy doszło do wniosku, że nie dość, że nie gwarantuje ona tak zwanego prawdziwego obrazu świata i napiętnowana jest imperialnym europocentryzmem, w cudzysłowie to mówię, oraz antropocentrycznym szowinizmem gatunkowym, to są cytaty, a to przede wszystkim nie ma ona wartości przeżycia, przetrwania dla gatunku i ogólnie dla planety. Jak sądzę, zwiększająca się popularność partycypacyjnego modelu budowania wiedzy, a także wspomniane wyżej procesy łączenia humanistyki i nauk społecznych z naukami o życiu oraz z wiedzami autochtonicznymi, ma przydać tej wiedzy praktycznej mądrości. To jest też nowa jakby idea, która się pojawia w refleksji na temat budowania wiedzy o przeszłości, że nam jest potrzebna praktyczna mądrość, która pomaga adaptacji do coraz bardziej niesprzyjających warunków
zarówno społecznych, jak i środowiskowych. A więc proszę Państwa, co to znaczy dla historii najnowszej jakby podjąć te wyzwanie? To znaczy kierować się taką ideą, że wiedza ta ma pozwolić nam koegzystować w sytuacjach konfliktu. Historia ma się stać swoistym laboratorium, które pokazuje, jak i czy możemy tworzyć wiedzę o życiu razem. Po drugie, historia ma tworzyć pewnego rodzaju wyobraźnię moralną. To jest też coś nowego. I teraz druga, następna kwestia, i tu już nie będę miała czasu, żeby prawdopodobnie więcej mówić, od teorii konfliktu do teorii współbycia i współpracy. W kontekście powyższych zmian w celach tworzenia wiedzy wyłania się proces, który ma istotne znaczenie dla badań historycznych w przyszłości. Otóż różne teorie konfliktu, które dominują te badania, uzupełniane są teoriami współpracy i koegzystencji. To już nie tylko konflikt, wojna, podboje, lecz także, a może przede wszystkim, współpraca i oparte na niej współbycie różnych grup etnicznych, kulturowych, religijnych, nie pozbawione oczywiście problemów, staje się czynnikiem napędzającym proces historyczny. Przepraszam, że nie chciałam tego. Chodzi o to, żebyśmy umieli współtworzyć alternatywne scenariusze przeszłości, które po prostu pozwalają nam myśleć inaczej o przyszłości niż właśnie w takich kategoriach katastroficznych. I ostatni punkt. Co to jednak znaczy dla zorientowanych na przyszłość badań historii Polski? Przede wszystkim znaczy to położenie nacisku na badanie historii lokalnych, regionalnych, badania zakończonych sukcesem inicjatyw, które przyczyniły się i przyczyniają do budowania pewnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, łączących różne narody, grupy etniczne czy religijne. Znaczy to także wzrost zainteresowania badaniami porównawczymi. Zauważalne są także wołania badaczy o właśnie, jak już powiedziałam, o te budowanie alternatywnych wizji nowożytności. I tutaj tylko odwołam do Ad Imperio, takiego rosyjskiego pisma, które ma takie ambicje. Proszę Państwa, peryferie świata, łączcie się. To jest hasło bardzo widoczne w różnych dziedzinach. Oczywiście przytaczam tutaj mojego kolegę, historyka sztuki Piotra Piotrowskiego, który buduje cały projekt globalnej historii sztuki wokół tego hasła. Ostatnio, jak byłam na konferencji w Brazylii, pewien kolega powiedział tak: Polska jest Brazylią Europy. I jest dużo ciekawych projektów porównawczych, które mówią o tym, w jaki sposób możemy się do siebie porównać. Jeżeli chodzi o metody badań, powyżej wspomniane zmiany znaczą popularność i rozwój, bo proszę Państwa, nie możemy zapominać, że jeżeli mówimy o historii, mówimy o badaniach pamięci, to my musimy w ogóle te same badania uhistorycznić. Pan profesor Trawa o tym mówił, no, badania pamięci z lat 80. rozwinęły się do dnia dzisiejszego, tak samo jak antropologia, jak historia antropologiczna, mikrohistoria itd. A więc co to oznacza, jeżeli chodzi o badania takie od strony teorii? A więc wzrasta istotnie znaczenie teorii systemowych, które budują syntezy, historię bardzo długiego trwania. A z drugiej strony wzrasta też zainteresowanie i rozwijają się bardzo szybko i nadal różne historie lokalne, różne wizje takich badań historii lokalnych, historia mówiona, historia wizualna, historia społeczna, historia także oddolna, mikrohistoria, historia środowiska, historia digitalna, a także historia międzygatunkowa i historia rzeszy. I teraz proszę Państwa, już tutaj kończę. Chciałam Państwu coś pokazać, ale tylko tak dla zabawy. Trzeba pamiętać, że jakkolwiek wymienione wyżej subdyscypliny należą do klasyki badań historycznych, to jednak są one obecnie rewitalizowane przez nowe opcje teoretyczne. Nie chodzi zatem o mnożenie kolejnych pól zainteresowań badawczych, na przykład o badania zwierząt, roślin czy kwestii ekologicznych.
Jak podkreśla ikona badań posthumanistycznych Carol Wood, w praktyce dyscypliny można się zaangażować, na sposób humanistyczny lub posthumanistyczny. I właśnie ów fakt ma kluczowe znaczenie do tego, co dana dyscyplina jest w stanie wnieść w nowy paradygmat. Istotna jest zatem rama teoretyczna, która prowokuje inne badania badawcze i oferuje odmienne interpretacje. Wśród tych obecnie modnych teorii są m.in. koncentrujący się na badaniach relacyjnej istoty rzeczy i zjawisk relacjonalizm, kwestionujący antropocentryzm, posthumanizm, teoria międzygatunkowego towarzystwa, teoria aktora sieci i tutaj inne. Proszę Państwa, ja skończę takim optymistycznym akcentem. Otóż chciałam powiedzieć, że przeczytałam ostatnio dwie prace historyczne, które mnie bardzo zafascynowały. Pierwsza praca to jest praca Tomka Wiślicza Upodobanie, druga praca to jest praca pana profesora Zaręby Wielka Trwoga. Ja rozumiem, że to są prace być może wyjątkowe, ale w końcu wokół tych prac wyjątkowych toczy się dyskusja i to one nadają ton tej historiografii. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy tutaj mówić o zawiązywaniu takiej solidarności, że tak powiem, między nami. Mówię tutaj o metodologach i historykach i dyskusji. Ponieważ bez metodologii my podcinamy, jako historycy, ja się wypowiadam też jako historyk, podcinamy gałęzie, na której sami siedzimy. Ja jestem wielką zwolenniczką teorii ugruntowanej i będę do końca życia wdzięczna pani profesor Marcie Kurkowskiej-Budzan za jej książkę o antykomunistycznym podziemiu, ponieważ ona tam jakby tą teorię podjęła. Ja jestem za tym, żeby nie tylko uczyć metodologii w ten sposób, że prezentujemy studentom historii, jakie są teorie i w jaki sposób można je wykorzystywać. Ja jestem za tym, żeby uczyć historyków, jak budować teorie. Pan profesor Brzechczyn mówił o stopniu nasycenia na przykład psychologii, socjologii teoriami wobec tej zdeteoretyzowanej historii. Z czego to wynika? Przecież nie z kompetencji historyków, czy z braku tych kompetencji, tylko z tego, że my uczymy adaptować teorie, natomiast nie uczymy, jak budować teorie. A to nie jest, proszę Państwa, trudne. Stąd wziął się ten mój projekt metodologii praktycznej. Ja myślę, że jeżeli tutaj połączymy takie wspólne cele, bo to jest właśnie ten problem, o którym mówimy, czy my mamy jakąś wspólną przeszłość? Też jako teoretycy, metodolodzy, historycy. Czy my mamy jakieś wspólne cele, oprócz tego, żeby się nawzajem pouczać? Ja myślę, że te cele są i to jest przetrwanie dyscypliny, która jest w tej chwili wyraźnie zagrożona. Zawsze była zagrożona, zawsze była w kryzysie, ale w tej chwili ona jest zagrożona też ze względu na to, co się dzieje w ogóle w humanistyce. Bez tej podstawy teoretycznej po prostu my odejdziemy w jakiś niebyt. Dlatego też, i tym chciałam zakończyć, myślę, proszę Państwa, że przede wszystkim to jest banalne, co powiem, ale i przepraszam za ten banał, ale powinniśmy pamiętać o tym, że uczymy się nie od historii, tylko od historyków. I to, co pan profesor Stobiecki powiedział, że uczniowie naśladują profesorów, powinniśmy o tym cały czas pamiętać, że my jesteśmy obserwowani przez studentów, którzy nas naśladują. I to, w jaki sposób my mówimy o swoich kolegach i koleżankach, to w jaki sposób i co polecamy, i jak ich uczymy, to będzie replikować ten system i to myślenie. Jeżeli ja mówię, że historia to jest bez sensu, że jest jakiś postmodernizm, którego już nie ma, i będę zniechęcać do czytania pracy historyków, no to będą takie efekty, jakie mamy. Jeżeli będę zachęcać z kolei studentów, którzy chcą pisać teorię, a ja mówię tak, proszę Państwa, proszę bardzo, ale na źródłach. U mnie wiedzą studenci, że oni mogą robić co chcą, pod warunkiem, że wykorzystają źródła. I ja myślę, że budowanie takiej wspólnoty celów jest tutaj dla
tutaj do wzajemnego szacunku, po prostu. Dziękuję serdecznie. Jedno sprostowanie, bo nie jestem medioznawcą, proszę Państwa. No, ale można tak to zrobić. Dziękuję, proszę Państwa. Mój referat jest tradycyjnie długi, zbyt długi. Też będę dokonywał skrótów olbrzymich, także będę się posługiwał bardziej hasłami. To się będzie może wydawało trochę chaotyczne, natomiast nie widzę innego wyjścia, także będę prosił o pytania po prostu. Ja będę może w dyskusji pewne rzeczy dookreślał. Natomiast teraz tylko zasygnalizuję pewne wątki do dyskusji, żeby jakoś się zmieścić w czasie po prostu z tymi problemami, które chciałbym przedstawić. Na początek kilka uwag takiej natury ogólnej, myślę, które ustawił pewne sprawy. Z punktem wyjścia jest przekonanie takie, że we współczesnym świecie, prawda, równolegle stosunku do historiografii akademickiej istnieje, czy funkcjonuje alternatywny obecnie dyskurs historii niekonwencjonalnej, w sensie, jak pani profesor Domańska używa tej kategorii, prawda, i do tegoż dyskursu należy tak zwane kino historyczne. Historycy, przy czym kino historyczne, czy w ogóle kino historyczne jest pojęciem też bardzo, znaczy polisemantycznym, tak bym to ujął, tak, to ani historycy, ani filmoznawcy, tak, na dobrą sprawę, nie poradzili sobie ze zdefiniowaniem pojęcia filmu historycznego. Film historyczny w zasadzie pozostaje pojęciem wieloznacznym i to stanowi z mojej perspektywy o jego poznawczej atrakcyjności. Termin film historyczny jest kategorią operacyjną, wymykającą się klasyfikacji genealogicznej. Kategoria film historyczny zatem wymaga konceptualizacji zrelatywizowanej do kulturowego kontekstu jej użycia. Czyli jest to konieczne z tego powodu, iż w zależności od tego, jak będziemy rozumieć pojęcia film i pojęcie historyczność, różne, ale i te same filmy mogą być uznane za historyczne, bądź też niehistoryczne. W różnych kontekstach ten sam film może być historyczny albo niehistoryczny, prawda? Nie ma jakiejś jednej konwencji filmu historycznego. Tak zwany film historyczny jest pewną hybrydą, jeśli mówimy w ogóle o gatunku, to jest gatunkiem czy zmąconym, prawda, czy synkretycznym, tak? Korzysta z wszelkich możliwych rozwiązań gatunkowych. Jak należało rozumieć lub nie film historyczny na potrzeby tego tekstu, prawda? Aby film mógł być uznany za historyczny, powinien włączać się w szerszą debatę o przeszłości, wchodzić w dialog zarówno z akademicką historiografią, jak i z innymi formami refleksji o przeszłości. Czy to filmami innymi, czy z telewizją, czy grupami rekonstrukcyjnymi itd., itd. Generalnie chodzi o to, czy film wnosi nam coś do naszego rozumienia przeszłości, czy też nie. Ja oczywiście skracam to wszystko, żeby nie przedłużać. Proszę Państwa, w ostatnim 25-lecie, bo to mniej więcej do 1987 roku, tak to wyglądało, zostało zrealizowanych mnóstwo filmów historycznych, czy tak zwanych historycznych. Kilkaset filmów dokumentalnych, tak samo fabularnych. Przy czym filmy historyczne, które ja bym uznał za historyczne, jest kilkadziesiąt. I wśród tych zrealizowanych filmów w ciągu tych dwóch ostatnich dekad, oczywiście też w daleko idącym uproszczeniu, da się wyróżnić, według mnie, dwa takie główne, podstawowe nurty. I to są nurty, pierwszy to jest nurt martyrologiczno-heroiczny i drugi to jest krytyczno-rozrachunkowy. Są bardzo wyraźne, ich jest najwięcej. W kilku zdaniach chciałbym scharakteryzować, skupić się na tym może martyrologiczno-heroicznym, bo on jest, że tak powiem, łatwiejszy do ustawienia w referacie. Natomiast w razie i spróbuję też w kilku zdaniach coś powiedzieć na temat tego krytyczno-rozrachunkowego jako pewnej alternatywy. A więc historyczne filmy realizowane w ramach modelu martyrologiczno-heroicznego lansują oczywiście romantyczną wizję historii i jako takie charakteryzują się kilkoma cechami. Ja wyróżniłem kilka fundamentalnych cech takich strategii dramaturgicznych, charakterystycznych dla tego typu filmów, prawda, które wyróżniają. I one oczywiście to są antytezy, czy antytezami wobec nich po prostu odwrotnie będą te problemy poruszane w filmach tych krytycznych. I po pierwsze, filmy nurtu martyrologicznego kreują zazwyczaj jednowymiarowy obraz przeszłości.
koncentruje się na eksponowaniu i afirmacji walki o wolność kraju, cierpienia, męczeństwa i bohaterstwa Polaków, uwypuklają i wyolbrzymiają ich cnoty wojenne i rycerskie, podkreślają ich niezłomność i wytrwałość, spryt i zdolności adaptacyjne do zaistniałych warunków społeczno-politycznych, np. organizacja podziemnej armii i konspiracyjnego państwa. Gloryfikują postawy patriotyczne, zgodne z romantycznym wyobrażeniem patriotyzmu i pozytywnie waloryzują wartości narodowe i katolickie przede wszystkim. Proszę Państwa, takim paradygmatycznym przykładem tego typu kina, według mnie, jest bardzo popularny serial Czas Honoru. Ja się na niego często odwoływał, bo go wszyscy najlepiej znamy, prawda? Także będzie, myślę, to najlepszy przykład. I tutaj będę ilustrował pewne tezy odwołaniami do innych filmów, żeby pokazać pewne różnice, prawda? Pewne zróżnicowanie co do sposobów wykorzystywania strategii dramaturgicznych. Otóż w czasie honoru przejawem eksponowania, w czasie honoru mam do czynienia z przejawem eksponowania walki zbrojnej o wolność kraju właśnie oraz bohaterstwa żołnierzy AK. Cicho ciemni działają głównie w Warszawie, prawda, czasem, gdy tego sytuacja wymaga, walczą w oddziałach leśnych. Są oczywiście bardzo inteligentni i sprytni. Często udaje im się przechytrzyć Niemców. Organizowane przez nich akcje, niejednokrotnie wbrew przełożonym, akcje zbrojne są spektakularne i brawurowe. Ja tu mam kilka przykładów tego typu akcji, no nie będę ich wymieniał, prawda, bo żeby nie przedłużyć. Innym przejawem tego typu filmów jest na przykład film Krzysztofa Zanussiego Życie za życie Maksymilian Kolbe. I tutaj oglądamy z kolei męczeńską śmierć katolickiego księdza w obozie w Oświęcimiu. W filmie Andrzeja Wajdy, prawda, w Katyniu mamy do czynienia z uwypukleniem rycerskich przymiotów polskich oficerów, którzy mają szansę uciec, prawda, z obozu przejściowego jeszcze przed wywózką. I tam jest taka scena, prawda, jak żona jednego z oficerów z nim rozmawia, prosi go, żeby uciekł, i on twierdzi, że honor mu na nie pozwala, tak, i on jedzie, prawda. I tu Wajda pokazuje, że jedną z najważniejszych rzeczy dla polskiego oficera jest właśnie honor, prawda. On pozostaje razem z kolegami. Drugim takim elementem charakterystycznym dla tego typu filmów jest to, iż pozytywnymi postaciami w tych filmach są zazwyczaj polscy żołnierze, partyzanci, przedstawiciele elit, w tym arystokracji, inteligencji, duchowieństwa, nieco rzadziej robotnicy i chłopi. Ludzie będący świadomymi patriotami, gotowymi złożyć w ofierze swoje życie na ołtarzu ojczyzny, albo chcący przetrwać za wszelką cenę pragmatyczni osobnicy, obojętni na los ojczyzny i prześladowanych współobywateli, którzy w trakcie rozwoju wydarzeń doświadczają przemiany i stają się altruistami oraz bohaterami. I tutaj, proszę Państwa, też takimi klasycznymi bohaterami, prawda, pozytywnymi postaciami są żołnierze AK w czasie honoru. Natomiast ja chciałbym też takim się trochę innym przykładem posłużyć, innym typem bohatera charakterystycznym. W filmie Agnieszki Holland W ciemności, jak pamiętam, jak ten film rozgrywa się w czasie II wojny światowej, bohaterem jest Leopold Socha, prawda, czyli człowiek trochę z marginesu, prawda, który ratuje Żydów w kanałach, prawda, i co prawda za ukrywanie Żydów grozi mu śmierć, ale on podejmuje to ryzyko, oczywiście widząc w tym okazję do zarobku pewnego, po czasie, jak się okazuje, tak, że tych pieniędzy już nie ma, znalezienie własnego życia i rodziny, dalej ukrywa tą grupę Żydów, prawda, czyli doświadcza przemiany niejako z cwaniaczka, który chce zarobić na ludzkiej tragedii, w heroicznego bohatera, któremu w ekstremalnych warunkach udaje się ocalić kilkanaście ludzkich istnień. Także też mamy do czynienia z taką przemianą, prawda, pozytywnego, heroicznego bohatera. Trzecią cechą charakterystyczną tego typu filmów jest to, iż negatywnymi postaciami w nich są najczęściej żołnierze i oficerowie obcych armii, politycy ściennych państw, konfidenci, narodowi wiarołomcy, odpowiedzialni za klęskę Polski i prześladowania społeczeństwa. No i oczywiście w filmach dotyczących II wojny światowej zazwyczaj są to żołnierze niemieccy, bardzo często też żołnierze radzieccy, żołnierze NKWD. W czasie honoru to jest, że tak powiem, bardzo wyraźnie pokazane. Jest kilka postaci takich, na przykład jak gestapowiec Mongoł, który jest absolutnym sadystą bijącym ludzi, prawda, sprawie pokazane, że sprawia mu to przyjemność wręcz. Podobnie jest też w innych produkcjach
na przykład w filmie Kłuca śmierć jak kropka chleba, nad tymi postaciami są też żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, prawda, funkcjonariusze MO, generale Nilu tak samo, funkcjonariusze UB i tak dalej, i tak dalej. Czwartym elementem w filmach tego nurtu, czwartą cechą jest to, iż zazwyczaj mamy w nich do czynienia z wyraźnym podziałem na swoich i na obcych, polskich patriotów i narodowych wiarołomców, bohaterów heroicznych i z honorem stojących na straży wolności ojczyzny i wiary oraz bezwzględnych najeźdźców zniewalających społeczeństwo i dopuszczających się haniebnych czynów łącznie ze zbrodniami. I tutaj oczywiście w takim znów najbardziej wyraźny podział swoich i obcych występuje w serialu Czas Honoru. Swoi to są oczywiście żołnierze Armii Krajowej, obcy to są okupanci, czyli żołnierze niemieccy, prawda? Tak samo w tej późniejszej już serii oficerowie czy żołnierze radzieccy, polscy komuniści, wojskowi, cywil, konfidenci współpracujący czy z Gestapo, prawda, czy z radzieckimi jednostkami. Piątą taką cechą w filmach nurtu klęski i niepowodzenia Polski albo też jakiejś części społeczeństwa polskiego są najczęściej skutkiem ingerencji lub agresji sił i czynników obcych, a polscy patrioci to ofiary ich knowań i wyzysku. I tak jest na przykład w filmie Anny Jadowskiej pod tytułem Generał zamach na Gibraltarze, chociażby, gdzie katastrofa na właśnie Gibraltarze, w wyniku której zginął generał Sikorski, nie była wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, ale zabójstwem naczelnego wodza zaplanowanym i przeprowadzonym przez obce siły wywiadowcze, w konsekwencji czego Polska przestała się liczyć w prowadzonej w trakcie wojny rozgrywce politycznej. Podobnego typu elementy występują w większości właśnie filmów tego nurtu. Szóstym elementem w filmach tego nurtu mamy do czynienia z historią a priori nastawioną tożsamościowo wobec przeszłości. Generalnie chodzi o mechanizm projekcji, identyfikacji, czy wpływania na emocje, prawda? I tu znów posłuży się Czasem Honoru jako takim też paradygmatycznym przykładem najbardziej. Mamy do czynienia już sama czołówka, prawda, tego serialu, niezwykle patetyczna, z niezwykle patetyczną muzyką. Ona wprowadza taki heroiczno-martyrologiczny nastrój, prawda? Piękni chłopcy, prawda, idący czwórkami na śmierć, bo to oni w ogóle we czterech, prawda? Także to jest tego typu właśnie konstrukcja. Konstrukcja postaci właśnie jako szlachetnych, odważnych, niezłomnych, nastawionych patriotycznie bohaterów, którzy walczą w słusznej sprawie o wolność ojczyzny. Prawda? Są pokazani, którzy pięknie żyli, czy pięknie żyją, z godnością ginęli za kraj, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I przedstawi, że tak powiem, łatwo się jest widzowi w tym sensie utożsamić, prawda, z tymi widzami, emocjonalnie angażując się w ogóle, prawda, w ten typ wartości, który jest promowany w serialu i z takimi właśnie postaciami, którzy tak wyglądają, tak się zachowują, takie postawy przyjmują. Tym bardziej, że elementem wzmacniającym tego typu zabieg jest to, że mamy do czynienia z drugiej strony z przedstawianiem tych obcych, prawda, czy oficerów niemieckich, czy rosyjskich, bardzo negatywnym świetle, prawda, jako sadystów bezwzględnych, prawda, okrutników i tak dalej, co wzmaga z kolei niechęć do nich, prawda, i mamy tego typu zjawisko właśnie. Podobnie jest w innych filmach, też tego nie będę rozwijał, w razie czego bardzo chętnie odpowiem podczas dyskusji, bo mogę powiedzieć coś o innych przykładach. Siódmy element. Filmy realizowane w tonie martyrologiczno-heroicznym unikają tematów trudnych, przemilczają je, a jeśli nie, to umniejszają te wątki narodowej historii, które są dwuznaczne moralnie i kłopotliwe ze względu na to, że pozostają w sprzeczności z romantyczną wykładnią martyrologicznej, heroicznej i bohaterskiej najnowszej historii Polski. Znów posłużę się czasem honoru. Otóż w Czasie Honoru oczywiście pojawiają się tak zwane tematy trudne. Pojawia się wątek kolaboracji z Niemcami, pojawiają się wątki szmalcownictwa chociażby, prawda? Z tym, że te wątki w narracji tego serialu są zupełnie drugorzędne. Są drugorzędne. Twórcy sygnalizują w tym serialu, że patologiczne zjawiska miały miejsce, prawda, podczas wojny, natomiast one nie,
nie ukazują skali po prostu tych zjawisk, tak? Czyli właściwie oglądając serial, można by odnieść wrażenie, że kolaboracja z okupantem i szmalcownictwo były zjawiskami zupełnie, ale to zupełnie marginalnymi, tak? Heroizm, bohaterstwo, walka o wolność, prawda, kraju, to był trzon, to był fundament absolutny, prawda, w tym przypadku. Dodatkowo wspomniane problemy zostały w filmie umniejszone. W jaki sposób? Przez pewien dramaturgiczny zabieg przez twórców wykonany. Polega on na czym? Ano na tym, że na przykład kolaborantów i szmalcowników spotkała bardzo szybko sprawiedliwa kara. Na przykład jeden z takich szmalcowników o nazwisku Karkowski, jeśli Państwo śledzicie serial, to pewnie wiecie, o kogo chodzi, już nie będę tłumaczył, bo szkoda mi trochę czasu, został zastrzelony przez jednego z głównych bohaterów, prawda? Innego szmalcownika również zastrzelił główny bohater, trzeciego również zastrzelił główny bohater. Kolaboranta z Gestapo i później z NKWD, że tak powiem, zmuszono do samobójstwa w jakiś sposób, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie efekt jest taki, że niegodziwe czyny i zbrodnie, których dopuścili się Polacy podczas wojny, zostały w serialu osądzone i rozliczone przez żołnierzy AK niemal natychmiast, prawda? Tym samym ciążące na społeczeństwie polskim haniba do pewnego stopnia zostaje zmyta. Mogłoby się nawet wydawać, że dzięki heroizmowi, bohaterstwu, determinacji i nieskazitelnej postawie głównych bohaterów honor narodu został uratowany, prawda? Czyli w tym sensie to bohaterstwo, ta postawa przezwycięża, niejako przegrywa te czyny haniebne, tak, jakbyśmy to nazwali. I proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze inny film a propos tego wątku, prawda, oczywiście. Chodzi o film Krzysztofa Zarudzkiego, Życie za życie Maksymilian Kolbe, no, gdzie mamy do czynienia z typową hagiografią, prawda, filmową. Problem polega na czym? Znaczy jest uwypuklenie bohaterstwa, prawda, ich heroicznej, martyrologicznej śmierci zakonnika, prawda? I co jest ciekawe, w tym filmie wspomina się na przykład, znaczy pojawia się wątek nacjonalistyczny i antysemicki. Chodzi o oczywiście wydawane przez Kolbego Rycerza Niepokalanej i Mały Dziennik, prawda? I teraz jak ten wątek jest w ogóle podawany w filmie? Jak Państwo pamiętacie, on jest tylko wspomniany w jednej scenie. W jednej scenie, przy czym w jakich okolicznościach? O tym wątku, prawda, wypowiada się kto? Wypowiada się dziennikarz reżimowej gazety, nastawiony komunistyczny, leżący do komunistycznego establishmentu, prawda, wypowiada się bardzo negatywnie, prawda, czyli generalnie rzecz ujmując, wygląda to tak, że dzięki temu, prawda, że robi to człowiek, który jest niewiarygodny, prawda, który służy reżimowi, który jest nastawiony antykościelnie, prawda, zwalczający Kościół i tak dalej, i tak dalej, ta informacja jawi się jako niewiarygodna, prawda, niewiarygodna, dlatego że wszyscy naokoło, ci, którzy są zaangażowani w wiarę, w Kościół, prawda, księża, oni nie dopuszczają tego w ogóle do siebie, prawda. Lansowana jest teza o heroicznej postawie Kolbego, tak, natomiast o tym się nie mówi. Czyli generalnie zabieg Zanussiego miałby polegać na poddawaniu wątpliwość prawdziwości i umniejszaniu znaczenia antysemickich wątków biografii Maksymiliana Kolbe. Czyli w tym sensie wątek trudny się pojawia, ale on zostaje znowu umniejszony, zostaje znowu przykryty przez heroizm. I ostatni element. Pod względem formalnym filmy nurtu nawiązują do tradycji poetyki kina stylu zerowego. Ze stylem zerowym w kinie mamy do czynienia wówczas, gdy struktury estetyczne i formalne filmu osiągają tak zwany poziom zerowy, to znaczy kiedy stają się niewidoczne, co powoduje, że widz podczas oglądania takiego obrazu koncentruje się na fabule przedstawianych postaciach i zdarzeniach, czyli historycznym świecie przedstawionym, prawda? Czyli generalnie wizualne środki wyrazu, filmowe środki wyrazu są w tym sensie przezroczyste, prawda, że my nie zauważamy montażu, nie zauważamy pracy kamery, prawda, mamy do czynienia z uprzywilejowanym punktem widzenia, mamy się angażować w przedstawioną historię, znaczy wydarzenia takie by się działy same na ekranie i my obserwujemy same niejako wydarzenia. Nie widzimy filmu, widzimy dziejącą się historię na naszych oczach na ekranie, prawda. Temu służy styl zerowy, prawda, i to kino heroiczne z pewnymi wyjątkami, ono głównie się tym posługuje, tak? Ma oddziaływać na emocje, ma być dydaktyczne, prawda? I lansować ewidentnie określoną wizję świata, prawda?
czyli nie tyle skłaniać do krytyki, co właśnie angażowania się do pewnej wiary w przedstawiony świat. Ile mam jeszcze czasu? Już nie mam czasu, tak? Ładnie jesteśmy teraz w 20. Aha. To jeśli Państwo pozwolicie, mogę jeszcze 2 minuty. To ja bym tylko może przedstawił w takim razie, już nie będę rozwijał tego wątku. To jest cała analiza po prostu w tekście, tak, jak to wygląda. No więc chciałbym w kilku punktach tylko przedstawić, tak, czym się różni to kino krytyczne, prawda? A więc przede wszystkim to kino jest to kino rewizjonistyczne, czyli film rewizjonistyczny, prawda, które polemizuje z dramatyczną wykładnią historii. I też ja tylko w kilku punktach zaprezentuję to, w kilku zdaniach. Po pierwsze, tego typu filmy usiłują kreować wielowymiarowy obraz przeszłości, nie unikają przedstawiania patriotyzmu, walki o wolność kraju, cierpienia, męczeństwa, bohaterstwa, niezłomności, wytrwałości Polaków, ale ich nie wyolbrzymiają, nie apologizują i nie afirmują. Koncentrują się na ukazywaniu i rozliczaniu negatywnych postaw społeczeństwa oraz haniebnych epizodów narodowej historii, takich jak nacjonalizm, ksenofobia, antysemityzm, kolaboracja, okrucieństwo, zdrada, domyślicielstwo, tchórzostwo, szmalcownictwo itd., itd. Koncentrują się także na pokazaniu tego, że Polacy bywają w nich nie tylko bohaterami i ofiarami, ale też sprawcami, katami, zdrajcami itd. Czyli podejmują tematy trudne przede wszystkim. Znaczy temat trudny jest głównym wątkiem tego filmu, prawda? Te wątki martyrologiczne są właśnie drugorzędne. Odwrócenie proporcji w tym przypadku. Przedstawiają i podają pod na umysł te wątki narodowej historii, które są właśnie dwuznaczne moralnie, to już o tym mówiłem. W filmach tego typu rzadko mamy do czynienia z wyraźnym podziałem na swoich i obcych. Jeśli taki podział się pojawia, to jest on niejednoznaczny, prawda? Znaczy mamy do czynienia z jednej perspektywy, prawda, jest podział, tak, są źli i dobrzy, ale już z drugiej perspektywy, innej postaci, prawda, to nie jest takie oczywiste, tak. W filmach rewizjonistycznych mamy do czynienia z odejściem od utożsamiania się z własną przeszłością na rzecz krytycznej o niej refleksji, odwołującej się czasem do ironii. Filmy z pierwszej, z tejże właśnie kategorii, pod względem formalnym są też zróżnicowane. Część z nich nawiązuje do wspomnianych wcześniej poetyki kina stylu zerowego, jak najbardziej. Natomiast bardzo wiele z nich zostało zrealizowanych w odmiennych konwencjach, na przykład nawiązujących do stylistyki dogmy, estetyki filmu noir, estetyki filmu dokumentalnego itd., itd. Znaczy one są, generalnie filmy rewizjonistyczne są formalnie dużo ciekawsze. To jest bardzo często są to filmy eksperymentalne, no tak rewers na przykład oglądamy, tak? Czy inne tego typu filmy, one są absolutnie ciekawsze, podobne formalne. I oczywiście w nieskrywany sposób nawiązują do innych filmów, tak? Czy ujawniają swój intertekstualny, intermedialny charakter i one zdradzają, znaczy manifestują, że to jest wizja historii, to jest konstrukcja, tak? One nie udają, że pokazują świat taki, jaki był, tylko one pokazują, że to jest pewna wizja świata, prawda? Zdradzają swój, czasami warsztat nawet ujawniają, tak? Także tyle. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Jeden z moich szacownych przedmówców, pan Marcin Kruszyński, mówił między innymi o tym, że czytelnictwo książek w ogóle, książek historycznych spada i jak już ktoś tego przypadnie o tron. Ja chciałem powiedzieć, że w moim wystąpieniu będzie jeszcze gorzej, bo będę mówił o grach komputerowych. Klikalność rośnie. Klikalność jest rzeczywiście bardzo ważna, ale ważne, żeby też coś klikalności unikało. Szanowni Państwo, pewnie na tej sali są osoby, medioznawcy, czy może nawet zawodowi gracze komputerowi, którzy mogliby dużo więcej powiedzieć, czy dokonać jakiejś głębszej analizy zjawiska, jakim są gry komputerowe, w szczególności gry historyczne, czy o tematyce historycznej, tak lepiej należałoby to ująć. Ja w tym krótkim zapewne wystąpieniu nie będę nawet próbował analizować warstwy treściowej, znaczy warstwy fabularnej gier. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka rzeczy, które też mnie jako osobie, która pracowała z grami i opisywała też gry, między innymi w miesięczniku Mówią Wieki, Działek Komputer i Historia, zwrócić na te elementy, które mogłyby się przydać edukatorowi, nauczycielowi, popularyzatorowi historii, czy może nawet historykowi właśnie w
no, upowszechnianiu wiedzy historycznej, mówiąc górnolotnie. Kilka tych doświadczeń należy poprzedzić pewną uwagą. Znaczy, masowość gier komputerowych w Polsce to jest kwestia zapewne ostatnich 20 lat, to jest kwestia związana z sprawami technicznymi, dostępnością do komputerów, ale też w ostatnim dwudziestoleciu technologiczny rozwój był bardzo szybki, mocno przyspieszył. Jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś liczbach, no to warto wspomnieć chociażby niedawną naszą rodzimą polską produkcję gry Wiedźmin, która się sprzedała już w 6 ponad milionach egzemplarzy oryginalnych, nie licząc wersji pirackich, czy też o grze sieciowej World of Tanks, która według niektórych źródeł, w którą grali, według niektórych źródeł ponad 60 milionów ludzi na świecie. Niektórzy też wiedzą, że w samej Warszawie jest to 60 tysięcy. Warto też zauważyć, że graczami według szybkich badań są przede wszystkim ludzie młodzi, w tym oczywiście uczniowie i studenci, czyli osoby, do których my jako historycy, popularyzatorzy czy edukatorzy chcemy w jakiś sposób dotrzeć. I stąd też między innymi moje zainteresowanie tą tematyką, bo na młodzież zawsze się narzeka już od czasów starożytnych, ale właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć i najlepiej dotrzeć do niej, wchodząc w jej świat. I to jest pierwszy powód, dla którego warto przyjrzeć się zjawiskom gier komputerowych i spróbować je wykorzystać w naszej pracy. Z tym, że oczywiście musimy pamiętać, że no, gra jest tylko rozrywką, to zabawa jest jej pierwszoplanowym zadaniem, a nie nauka, ale jeżeli poprzez tą zabawę można byłoby coś jeszcze przekazać, no to tym lepiej. Ja uważam, że gry mogą stanowić bardzo dobre narzędzie właśnie do pracy przede wszystkim z uczniami. Oczywiście nie zastąpią ani lekcji, ani nauczyciela, ani podręcznika, ale mogą pomóc. Z grami komputerowymi chyba wciąż jeszcze jest tak, jak jeszcze do niedawna było z komiksami. Znaczy uważane jest za medium niepoważne, infantylne, dla dzieci, a wręcz czasami szkodliwe. Teraz jednak okazuje się, że to medium dało się oswoić i nawet tak szacowna instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej wydaje własne komiksy historyczne, poświęcone historii, chociażby ta znakomita seria Wilcze Tropy. Organizuje festiwale, konkursy komiksowe. Nikt już chyba na poważnie nie kwestionuje zalet komiksu jako medium, które może służyć przekazywaniu wiedzy historycznej. Oczywiście pewnie w jakiejś nieco spłyconej formie, może nawet czasami strywializowanej, ale w każdym razie jako medium, które mogłoby zaszczepić bakcyla historii wśród młodych ludzi. Pytanie, z grami komputerowymi jest właśnie tak. Oczywiście istnieje pewien stereotyp gry komputerowej jako prostej rozrywki. Przygotowałem krótki filmik właśnie takiej gry, którą, jak sądzę, no jest to taka stereotypowa gra. Grałeś Boże Szczęście? Rozrywka jest pewnie
i może wątki, bo oczywiście o walorach edukacyjnych nie warto chyba nawet wspominać. Natomiast takie gry też oczywiście obecnie istnieją, one powstają i w nie też gracze grają, ale nie są to oczywiście jedyny rodzaj gier historycznych, jaki jest w tej chwili dostępny. Tutaj dużą rolę wygrał oczywiście ten postęp technologiczny, o którym wspomniałem. Ten postęp dał możliwość odejścia właśnie od takich prymitywnych rozwiązań zabawowych na rzecz bardziej skomplikowanych, bardziej użytecznych też edukacyjnie, ponieważ mamy większe możliwości przekazywania treści zarówno w formie wizualnej, tutaj warto zwrócić uwagę, że estetyka gier również wraz z tym poziomem technologicznym rośnie, a to ma niebagatelne znaczenie, choćby z tego względu, że no, widzimy więcej detali, prawda? I więcej detali w związku z tym można pokazać. Wiadomo, że gry historyczne w dużej części są to gry militarne, no ale cóż bardziej przyjemnego dla miłośnika militariów, jak zobaczyć, a tutaj mają ten mundur, a jeszcze cóż bardziej przyjemniejszego i zobaczcie, ale te guziki to nie te. I chciałbym pokazać właśnie przykład takiej, również takiej gry, można ją nazwać strzelanką, ale już na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie, w której no, ten walor edukacyjny już przy pewnym wysiłku można jednak dostrzec. Jest to gra Sniper Elite, której... Tak? To jest przygotowanie do misji, którą snajper, którym kierujemy, otrzymuje. Dostaje wytyczne. Tutaj akurat jest to misja, która jest bardzo taka taktyczna, znaczy gdzieś na małym obszarze, ale jakby z całej fabuły gry wynika, czy fabuła gry polega na tym, że wcielając się w rolę snajpera amerykańskiego, kręcimy się po Rzeszy tuż przed jej upadkiem, to jest jedna z ostatnich misji w Berlinie, po to, żeby znaleźć i przechwycić, zanim zrobią to Rosjanie, konstruktora rakiet V2. To tak pokrótce. To się udało zrobić. To się chyba udało zrobić. Tak. Jeżeli będziemy mieć chwilę, to pokażę. Jak widzimy, jesteśmy w Berlinie, to jest rok 45. Za chwilę pojawią się takie elementy, których będzie można poznać, że jest to Berlin. Mamy tutaj U-Bahnhof, prawda? Wejście do kolejki. Za chwilę będzie brama Brandenburska, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę też na elementy zbrojenia tego żołnierza. Dokładnie wiemy, jaki on ma karabin, możemy to sobie zobaczyć. No tutaj jest taki dodatkowy efekt. Dosyć makabryczne. Natomiast daje sporo satysfakcji, zwłaszcza, żeby pan przybył. Ale jest taką. To są już nowe estetyki. Zwłaszcza, że walczymy tutaj nie tylko z Niemcami, ale też z Rosjanami. Jest to początek, i o tym się też mówi w grze, to jest początek silnej wojny. Bardzo proszę. Ja oczywiście nie bez powodu podkreślam co jakiś czas tę satysfakcję płynącą z gier, ale to jest no, jakby też taki element, który pozwala i zainteresować grą i sprawić, że jakby siłą rozpędu tego zainteresowania idziemy dalej i próbujemy się dowiedzieć czegoś więcej o samej historii, która jest tutaj otoczną. I tak ta misja się toczy, aż do, prawda, już tutaj widać od razu, że jest to Berlin, który jest zajęty przez wojska Armii Czerwonej. Do sojuszników strzelam. Jeszcze sojusznego. Ale mamy bramę brandenburską. Tam z tamtej bramy brandenburskiej nastąpi za chwilę headshot, którego Państwu już nie pokażę. Chciałbym zwrócić się jeszcze jedną rzecz. Ostatnie dwa lata. Każdy, kto śledzi rynek czasopism, zauważył, że nastąpił wysyp czasopism historycznych o tematyce historycznej. W tej chwili tych publikacji około 9 mniejszych, jakichś takich niszowych, czy bardzo poświęconych jednej jakiejś dziedzinie, na przykład archeologii. Pamięć PL też nie jest niszowa. Właśnie mówię o tym, że wśród tych 9 jest. Dziękuję.
Podobnie jest z grami. Przez ostatnie 5 lat naliczyłem wydanych w Polsce ponad 70 tytułów gier, które albo są oparte o jakieś wydarzenie historyczne, albo historia jest jakimś takim, taką dekoracją czy awanturażem. To pokazuje skalę. Może 80 to nie jest dużo, ale jak sobie uświadomimy, że w każdym miesiącu wychodzi co najmniej jedna gra o tematyce historycznej, oczywiście nie tylko dotyczącej XX wieku, który jest przede wszystkim obszarem zainteresowań mojego wystąpienia, to uświadomi sobie, które to jest zjawisko. Pokrótce chciałbym przedstawić takie trzy generalne podziały wśród gier komputerowych i za chwilę powiem, na czym mogą polegać ich wykorzystanie. Pierwsze to, co widzieliśmy, to Wolfenstein, pierwszy filmik plus bardziej zaawansowany snajper, to jest tak zwana strzelanka. Tam chodzi przede wszystkim o wyeliminowanie przeciwnika, o to, żeby ubić jak najwięcej wrogów. Drugi rodzaj gier to gry strategiczne, tak zwane RTS, czyli real-time strategy, polegające zwykle na tym, że dostajemy jakiś oddział żołnierzy, najczęściej albo kilka oddziałów, dostajemy wytyczne do misji, no i tą misję musimy za pomocą tych środków, które mamy, przejść. Trzeci rodzaj, bardzo podobny do tego drugiego, to gry strategiczne, tak, to gry, które są właściwie nie tyle strategiami, co raczej symulacjami politycznymi, które są bardzo skomplikowanym systemem różnorakich powiązań. Jako przykład można podać grę z lat 90. Znaczy, jeszcze inaczej, przepraszam. Gra strategiczna w latach 90. Na przykładzie War in East wyglądała mniej więcej tak. Czyli jak łatwo zauważyć, jest to planszówka po prostu przeniesiona na komputer. Prawda? Mam jakiś żeton, jakieś oznaczenie, w którym gracz się oczywiście orientuje, natomiast jest to po prostu gra planszowa, tylko podana w inny sposób. W przypadku gier w rodzaju Hearts of Iron, czyli tych gier strategicznych, bardzo bardziej już skomplikowanych, mamy już do czynienia z czymś o wiele ciekawszym dla historyka i też dla graczy. To jest akurat rok 41, 22 czerwca. No, oczywiście możemy tutaj się zrzymać na pewno uproszczenia na to, jak to wygląda, ale patrząc z punktu widzenia gracza, który jest na przykład w wieku szkolnym, gimnazjalnym czy jest to podanie tematu historycznego w taki sposób, który on przyjmie, chętnie zrozumie i mało tego, będzie miał możliwość, żeby w nim uczestniczyć. Mówiąc o skomplikowaniu tej gry, miałem na myśli te różnorakie, różnorakie zakładki, prawda? One są, przenoszą nas w różne obszary działania, polityka, którym jesteśmy. Jeżeli jesteśmy, to zazwyczaj kierujemy jakimś mocarstwem, jakimś państwem. Kierujemy dyplomacją, kierujemy tego, jakie mamy sobie produkcją i rozwojem technologii. Zajmujemy też polityką wewnętrzną, podatkami, monitorujemy nastroje społeczne, prawda, bo wojna przecież. I wiele różnych rzeczy, które powodują, że ta rozgrywka stanowi, oczywiście w jakimś uproszczonym sensie, ale stanowi taką symulację prowadzenia polityki, tutaj akurat w okresie wojny, choć są również gry, które jakby wojna nie jest ich zasadniczym celem, zasadniczym celem jest rozwój państwa. W których możemy uczestniczyć, znaczy gracz może uczestniczyć i sam kształtować historię. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Niewiele. I tu dochodzimy do momentu, jeszcze tylko szybciutko pokażę Państwu, jak wyglądają różnego rodzaju właśnie te tabele, z których musimy korzystać, chcąc grać. To jest naprawdę bardzo rozbudowany system dowodzenia państwem. Zarówno przy takich grach, jak i przy tych grach nazywanych RTS-ami, w których dostajemy właśnie na razie, wrócimy do misji, nadchodzi taki moment, kiedy też dawkę wiedzy historycznej możemy przekazać, patrząc z punktu widzenia producenta i uzyskać, patrząc z punktu widzenia gracza. Oczywiście jest to wprowadzenie do misji.
Tam dostajemy na takich odprawach, często właśnie animowanych, formie filmów, dostajemy wytyczne, rozkazy, dostajemy to, jakie będziemy mieć możliwości, czy będziemy mieć możliwość wyzwania nalotu, ostrzału artyleryjskiego. Większość z tych, dostajemy oczywiście mapy też z zaznaczonymi różnymi miejscami strategicznymi. Większość z tych odpraw, jak udało mi się kilka przebadać, opiera się rzeczywiście na prawdziwych wytycznych, na planach, także też czasami niezrealizowanych, które dowództwa różnych armii miały podczas II wojny światowej, czy podczas pierwszej wyborności, w co gramy. To jest przykład właśnie takiej mapy z odprawy, prawda? Tutaj mamy bitwę na Łuku Kurskim. Każdy miłośnik bitew pancernych zauważy, że są tutaj oczywiście uproszczenia, że tutaj no może nie do końca jest to, ale wraz z opisem, który mamy obok, wraz z jakimś dodatkowym komentarzem, to naprawdę stanowi, no, oczywiście nie zastąpi to, zdarzam się, podręcznika czy nauczyciela, ale może skłonić gracza do jakby dosięgnięcia do czegoś więcej, a jeżeli nie skłoni do dosięgnięcia do czegoś więcej, to przynajmniej taką dawkę wiedzy, że bitwa pod Kurskiem była w 1943 roku, przyswoi. Właśnie tutaj dochodzimy też do momentu, w którym warto byłoby się zastanowić nad, moim zdaniem, nieco ciekawszym i ważniejszym zagadnieniem. Znaczy wiedzy potrzebnej do tego, żeby grać. Chodzi w końcu o to, gra historyczna, zwłaszcza w takim, gdzie mamy jako osobny dodatek możliwość przeprowadzenia bitwy czy jakiejś kampanii historycznej. Chodzi przecież o to, że żeby wygrać. A żeby wygrać, no to trzeba mieć więcej lub mocniejsze karty niż przeciwnik, w tym wypadku komputer, który trzyma się pewnego określonego schematu, ponieważ programiści, scenarzyści gry trzymali się tego, co się wydarzyło w historii. Gracz, który wie, że na przykład za chwilę na pole bitwy mogą wejść jakieś posiłki, czy mogą nadejść samoloty, bo tak wynika z historii, może odpowiednio się na to przygotować. Oczywiście jest to pewne oszustwo z punktu widzenia fabuły gry, czy tego świata wirtualnego, no ale chodzi przecież o satysfakcję, a nie o to, żeby komputer poczuł się sprawiedliwie rozliczony. Kiedyś próbowaliśmy przeprowadzić taki eksperyment w szkole z moim przyjacielem nauczycielem. Mianowicie zadać uczniom pracę domową w formie przejścia pewnej misji grze komputerowej. Nie udało się to do końca, ale mieliśmy pewne rezultaty, które nastroiły nas bardzo pozytywnie do tego. Mianowicie później kilku uczniów zagrało, przeszło, były to zajęcia dodatkowe. Później siedzieliśmy przez dobrą godzinę i omawialiśmy, już w tej chwili nie pamiętam, czy to jakaś była bitwa z II wojny światowej, i rozmawialiśmy o tym, co się udało, co nie, dlaczego, dlaczego nie, a dlaczego w grze było tak, a przecież w historii jest inaczej. Szukaliśmy tego, co jest niezgodne z historią. Ja przepraszam, że odwołuję się do osobistego doświadczenia, ale ja zobaczyłem w tych uczniach rzeczywiście zainteresowanie tym tematem. Znaczy udało nam się wejść do ich świata i porozmawiać z nimi na ich temat, tak jak oni to czują. Tak jak daliśmy im do ręki narzędzie, z którego oni chętnie korzystali po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś jeszcze. Podobną rzecz zauważyłem, prowadząc właśnie od kilku lat w magazynie Mówią Wieki dział Komputer i Historia. W momencie, kiedy rozdawaliśmy uczniom, gimnazjum czy liceum, egzemplarze tego pisma, no, zainteresowanie było nieduże, no, wiadomo, są tam ilustracje, ale podobne są ilustracje i w podręczniku, no tak, no, jakiś człowiek z brodą, człowiek w mundurze, no to właściwie nic ciekawego. Natomiast kiedy dochodzili do recenzji gry komputerowej, dochodzili do momentu, który doskonale znają, prawda? Dochodzili, poczuli się we własnym świecie, przeczytali. Akurat zdarzyło się tak, że była recenzja gry osadzonej w czasie wojny wietnamskiej.
ja akurat mogłem też ich odesłać do artykułu, który był w numerze wcześniejszym, też mówiącym o wojnie, w tej sieci kanałów, którą żołnierze Wietkongu sobie zawsze przygotowywali. Pozwoliło mi połączyć jakby dwie rzeczy i wejść do ich świata. Na koniec już, tak, chciałbym jeszcze jedną niezwykle ciekawą rzecz pokazać Państwu, bo to nie zawsze widać. Wiadomo, że gry, świat przedstawiony w grach jest odtwarzany na podstawie jakichś materiałów. Udało mi się znaleźć taką grę, niezbyt nową, ale ciągle moim zdaniem nową. Gra z cyklu Brothers in Arms, osadzona w okresie inwazji aliantów na Normandię. I znalazłem taką rzecz. To jest zdjęcie z nałożoną teksturą już przez grafikę komputerową. To jest zdjęcie archiwalne. Tutaj ta czarno-biała część i ta miniatura na końcu pokazuje rzeczywiste zdjęcie autentyczne. Dokładnie wiemy, kto tam na tym zdjęciu był, kiedy to było. A tu jest drugie zdjęcie. Też to jest to samo miejsce, tylko z innego ujęcia. I tu też mamy zdjęcie i nałożoną teksturę komputerową. Spędziłem kilka godzin i postanowiłem znaleźć, gdzie to jest w grze i jak to funkcjonuje. Chciałbym się oczywiście tym znaleziskiem pochwalić, jeśli Państwo pozwolą. To jest epizod zatytułowany Zaułek Trubosza. Gra jest w ogóle przygotowana tak trochę w konwencji serialu, który swego czasu można było oglądać, gdzie są wspomnienia żołnierza. W tej grze kierujemy jednym żołnierzem, ale mamy też do dyspozycji pododdział, który można za pomocą prostych komend sterować. To ja sobie tylko pozwolę przeskoczyć do momentu, gdzie nawiąże się akcja, żeby pokazać, jak wygląda z punktu widzenia gracza coś takiego. Ten karabin to my. Znaczy, w sensie ja. To jest nasz oddział, którym możemy kierować. Tam są jakieś takie pojawiają się znaczniki, które pokazują, co to za przeciwnik i stopień przykrycia go ogniem, prawda, czy on jest schowany, czy nie. No jest to cała trochę mniej więcej wygląda tak, dopóki oczywiście nie zabijemy wszystkich. Zbliżamy się do momentu. To jest właśnie ten czas zdjęcia, tak w ogóle. A ten budynek tutaj to jest ten budynek, który widzieliśmy na zdjęciu. Zaraz do niego dojdziemy, jeśli można. Jeszcze 2 minuty. Proszę powiedzieć, że to my cały czas gramy, to my kierujemy. A tu jeszcze ktoś nas napadł i zniszczył czołg. Właśnie. Jesteśmy w scenie tuż przed tym, co zostało upublicznione na zdjęciu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja mówię trochę, jakbym mówił, że w innym świecie, prawda? Bo nie jesteśmy oczywiście w tej scenie, to jest scena wymyślona przez scenarzystów, no ale oni starają się odtworzyć, prawda? Jest podpalony czołg. Przy zdjęciu wprawdzie była informacja, że dowódca czołgu odpoczywa na wieży, nie wiem, czy Państwo przeczytali, natomiast on tutaj nie odpoczywa. To jest błąd tłumaczenia. Tu jeszcze kilku grenadierów się, przepraszam, zapodziało, już ich rozwaliliśmy. Bo albo tam 2 minuty zrobić, bo albo 12 minut do tego. Ja chętnie, jesteśmy tutaj przy tym domu, prawda, ze zdjęcia, jest ten płonący czołg, jest dowódca, który leży, są ludzie, którzy stoją. Czy pan ich nie zabił? Dokładnie w tym samym miejscu. Nie, to Niemcy go zabili. Jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym byliśmy przy tym zdjęciu. I mimo, że jeszcze mógłbym dużo o grach opowiadać i o swoich dokonaniach w tych grach, to zrobię jeszcze jakaś inna okazja. Chciałbym jednym słowem to podsumować. Wydaje mi się, że oczywiście gry komputerowe nie zastąpią, tak jak powiedział następnie, ani podręcznika, ani wykładu, ani nauczyciela. Natomiast mogą stanowić bardzo dobre narzędzie do tego, żeby spopularyzować
wiedzę historyczną poprzez właśnie zdjęcia, poprzez humanistyczne, a przede wszystkim po to, żeby zachęcić do tego, żeby tę wiedzę zgłębić. Bardzo dziękuję. Thank you.